Witam Cię serdecznie. Nagrywam świeżutko to wideo po nagraniu, które dosłownie przed chwilą skończyłem, dlatego się to jest świeżutko po tamtym, w którym bardzo intuicyjnie, bardzo spontanicznie zrobiłem proces sam ze sobą przed kamerą i był to mój pierwszy raz taki. I czuję wzruszenie, to na pewno czuję wzruszenie, że to zrobiłem. Jest mi zimno i gorąco naraz, ale mówię o tym dlatego, żeby zobacz, co ja zrobiłem. Uważam, że zrobiłem coś, co dla wielu byłoby abstrakcją, czyli przedstawianie swojego świata wewnętrznego innym. Zrobiłem też coś, co jest niewygodne, było dla mnie niewygodne na pewnym poziomie. Pomimo tego, że chciałem, pomimo tego, że czułem, że chcę to zrobić, to czułem też strach. Jeśli oglądałeś to nagranie, to na samym początku mówię tam o tej części mnie, która mnie trzyma i ciągnie, tu mówi, przestań, nie nagrywaj tego. Ja nie uciekałem od tej części, ja zacząłem o niej opowiadać. Przedstawiłem ją w sumie sobie i wam w pewien sposób. Po czym ona odpuściła i usiadła z boku. I kończyłem tam to nagranie tym wnioskiem związanym z tym, że kiedy się pracuje z czymś, co się w tobie pojawia, z jakimiś niewygodnymi, nieprzyjemnymi emocjami, jeżeli pojawia się jakaś nowa część ciebie, jeżeli pracujesz po prostu ze swoim wewnętrznym dzieckiem i spotykasz się z nim pierwszy raz, to nie zaczynaj od tego, że od razu chcesz je zmieniać. To jest w ogóle tak głupi pomysł. Mówię wprost, to jest głupi pomysł, jeżeli nie widziałeś się ze swoim wewnętrznym dzieckiem może przez całe życie, bo nie znałeś na przykład tego konceptu. Spotykasz się z nim w końcu i pierwsze co, to myślisz o tym, jak je zmienić. Wow! Summa summarum robisz dokładnie to, co prawdopodobnie robiono z tobą w dzieciństwie, czyli próbowano cię zmienić na kogoś innego. Próbowano zrobić z ciebie kogoś innego. Super pomysł. Naprawdę genialny. No nie, nie, nie tak. Kiedy pojawia się nowa część ciebie, kiedy pojawia się jakakolwiek emocja, kiedy pojawia się to twoje wewnętrzne dziecko, zacznij od tego, żeby z tym pobyć. Jeśli pojawia się w tobie ogromny strach, ogromna złość, wstyd, żal, weź kilka oddechów głębokich. Wyobraź sobie, że ta emocja, ta część ciebie jest obok. I pobądź z nią. Bo inaczej będzie. Inaczej. Chodzi o to, że to, co się pojawia, pojawia się po to, żeby coś ci pokazać. Jeśli twoje wewnętrzne dziecko wychodzi po wielu latach, albo inaczej daje się zobaczyć, to może warto zacząć od poznania go. A właśnie jeszcze krok wcześniej po prostu pobycia z tym sobą, zobaczenia tego. A my próbujemy od razu to zmienić. My próbujemy od razu zrobić coś, żeby od razu było nam lepiej, bo tak bardzo się boimy tych nieprzyjemnych emocji, że trzeba przed nimi uciec. Przez dobre 15 minut siedziałem tu przed kamerą z emocjami, które były nieprzyjemne. Przeżyłem? Przeżyłem. Halo, jestem. Halo, żyję. Więc się da. Emocje nie są od tego, żeby zrobić ci. Chciałem powiedzieć, że emocje nie są od tego, żeby zrobić ci krzywdę. I tak, zgadzam się z tym, ale są od tego, żeby cię striggerować. Popchnąć do tego, żebyś w końcu coś zobaczył, żebyś w końcu zerknęła do siebie, do środka i posłuchała samej siebie. Żebyś posłuchał samego siebie, co ty tak naprawdę chcesz sobie powiedzieć. Ja dzięki temu, że poczułem, że jest część mnie, która mnie ciągnie, przez to, że dałem jej uwagę, dowiedziałem się kilku kwestii. Połączyłem jakieś kropki. Znalazłem jakąś całość, zrozumiałem, o co chodzi, czego się boję, przed czym teraz uciekam, co jest takie niewygodne. Praca z emocjami nie jest czymś, nie jest czymś przyjemnym. Znaczy docelowo jest. Ale na początku, kiedy mierzymy się z bagienkiem tak zwanym,
No to w sumie troszeczkę to jak wejście w bagno, czy wpadnięcie do szamba. No nie jest to przyjemne. Śmierdzi, jest mokro, niesmacznie, no jest ogólnie dramat. Ale bardzo często jest to po to, żeby w końcu zrobić ten krok, w końcu się ruszyć. Można przed tym uciekać, oczywiście, żeby było jasne. Tylko to i tak cię dogoni. Mnie dogania regularnie. Ja pomimo tego, że dobre 7 lat już pracuję ze sobą, z emocjami, z podświadomością, z świadomością, z różnymi aspektami, to dalej budzę się w momentach, kiedy widzę, że no spierdalam po prostu, no uciekam, bo na przykład nie jestem gotowy, albo daję się pochłonąć właśnie umysłowi swojemu i jakimś starym przekonaniom. Tak samo jak moje ostatnie, ciągle w sumie trwające doświadczenia z tym, że poczułem, że jestem gotowy na czucie przyjemności. I to, co się dzieje od tamtego czasu, a jest to już dobre chyba 2 tygodnie, jak nie więcej, momentami jest zaprzeczeniem czucia przyjemności. Tak jak sytuacja z poprzedniego nagrania. Docelowo pojawiła się przyjemność, żeby było jasne. Jednak, żeby to się stało, musiało być nieprzyjemnie. Bo jeżeli ja jestem tu i decyduję się na to, że chcę skoczyć do przodu, do przyjemności, że chcę zacząć ją czuć, to się okazuje, że ja już chcę skoczyć, ale coś mnie pociągnęło, jak sprężynka w drugą stronę. I super, że mnie cofnęło. Bo ja wtedy ocknąłem się i patrzę, Jezu, co to jest? I jest na przykład jakieś przekonanie, kurczę, co to jest? Jest jakaś emocja, która mnie blokuje. To jest tak samo, jakbyś stwierdził, że chcesz brać udział w wyścigu samochodowym. I jesteś już na starcie, masz super auto i gaz do dechy wciskasz, a masz ręczny zaciągnięty. Albo jeszcze lepiej, wsteczny wrzucony. No pojedziesz. Z ręcznym pojedziesz do przodu, ale w wyścigu za cholerę żadnego nie wygrasz. Z wstecznym do tyłu również pojedziesz, tylko że do tyłu. Ale pojedziesz do tyłu po to, żeby zobaczyć na przykład, że nie ogarnąłeś w tak prostą rzecz jak świadomość, że trzeba bieg do przodu rzucić. I ta metafora, co będzie oznaczała u ciebie, u kogokolwiek, to już jest jakby twoja sprawa. Podsumowując, chcę po prostu powiedzieć, że tak jak pokazałem w poprzednim nagraniu, dojście do przyjemności, uwolnienie tego, co cię ogranicza, wiąże się z tym, że jest nieprzyjemnie. I to nie oznacza, że dobra, mam to, co chciałem powiedzieć. Strach będzie towarzyszył. Jest naturalnym czymś naszym. Bez strachu byśmy wyginęli jako gatunek. Strach jest okej. Strach ci ma pomóc. Ale nie może być tym, co cię zatrzyma na zawsze. Poznaj go. Zrozum go. Wyobraź sobie, że jest obok ciebie. Pogadaj z nim. Pobądź z nim. Dowiedz się, co ci chce pokazać. I powiedz mu, stary, dzięki, że jesteś. Akceptuję, doceniam, jestem wdzięczny. Ale chodź, wstajemy i idziemy. Tak jak ja bardziej w sumie zatrzymałem się i usiadłem i nagrałem tamto nagranie, jak i to. Do następnego.